Wydosować bardzo fajnie. Na bogato widać, że nie taki super conqueror z Biedronki. Fajnie, fajnie, na razie mi się podoba. Losowanie na ósemki. O, KH4 KTTS. Plan nie jest głupi jechać na lewo, bo na prawej mogliby ciebie pokarać na przejeździe, masz zbyt wolny czołg i za duży czołg. Panie Kiel Piotr, nie są te czołgi wliczane w wymagania klanu. Lewandowski, no i tutaj mamy fajną walkę, bo on jest wolniejszy, chyba nie ma turbosprężarki. Możesz go karać na dojeździe. Robi sobie skrapa, możesz go przebić w policzek. Właśnie było, pięknie. Super. Działo do góry. Pięknie. O kurde, widać, że gościu ma pojęcie. To nie jest amator. Trochę tutaj takie dwa strzały lekko zwarzywione. Ale teraz ja bym podjechał do przodu. Bo lew zbierze damage, a ty możesz mu pomóc. Nie chcesz jechać. Wydaje mi się, że możesz jechać do przodu spokojnie. Wcześniej mogłeś nawet ruszyć. Pięknie, no i pecha, brawo. Przy prawej stronie, tak aby nie strzelali do nas snajperzy typu IS-3. I dolna płyta. Oj, tutaj w górną poleciało. Tu ewidentnie w górną. Przebił nas. Tutaj dobry obrót na IS-3. Przytomnie, ale musisz zebrać od niego. I zdjąć Lewandowskiego. To był dobry wybór. Trzeba było się go pozbyć. Przyjęcie strzału TISA-3 nie boli tak jak od Lewandowskiego. Dobra decyzja. O, ten Tedek włoski może być tutaj lekkim utrudnieniem. Wydaje mi się, że nie przebijesz się tędy bez puszu od sojuszników. Już poniosłeś dość duże straty, więc. No, mimo że to są dość niskie tiery, to nie wiem, czy dałbyś radę ich wszystkich rozwalić. O, IS-3 pomaga nam, pomaga. Piękne losowanie, 474. I teraz jest taki moment, że albo tu zostajemy, albo zawracamy. Bardzo źle wygląda to na twojej bazie. Już teraz widać, że tam będzie porażka raczej. Rywale was zniszczą. Chyba na górkach. Chyba, że ten Lewandowski ma dużo życia, ale nie wiem. Jak zwiększyć listę ignorowanych na 5000? Asline ma taką wersję. Pobierz sobie Asline instalator i zaznacz tylko tego jednego moda na zwiększenie listy ignorowanych. Do zobaczenia, Karolek. Decyzja o powrocie wydaje się być słuszna. T54 powinien nam wpaść łatwo, gładko pod lufę. Tedeków nie widzimy wszystkich, nie widzimy RHM-a. Siema multi. Siemano Multipower, bardzo dziękuję za 17 miesięcy piona. Nie widzimy tego RHM-a dalej, bez spota, ale pewnie w rogu siedzi na A0. Tutaj trochę się boisz jechać po to T54. Rywale zrobili kontratak linią 1. Tam twój AFX1 nie da rady sobie. Tak. Trochę niezdecydowany się wydajesz być, ale chyba teraz już skupisz się na linii 1. Nie ma arty, więc tutaj się będziesz mógł ładnie utrzymać. Masz go bokiem, pięknie, gąskę mogłeś mu zdjąć. Ważne jest to, że rywale wyjeżdżają, to jest ich duży błąd i tracą życie. Może nawet zdejmiesz ISA-3, no. Bardzo ładny strzał. Ten obiekt oczywiście nie jest największym zagrożeniem. On jest najmniej istotny, bardziej martwi mnie nas to, co się dzieje po prawej stronie. Ta cała ekipa tutaj jest nic nie warta. To są śmietniki tak zwane. Obiekt 268 jest dość niebezpieczny. On tutaj od prawej strony może właśnie ci jechać. Pytanie, czy on to robi właśnie. Robi to, czy tego nie robi? O, jest standard. Dobry gracz. Zdecydowanie kluczowy w tej bitwie.
Fajnie mierzyć przy gąsce, ale obrócił się. I właśnie o tym obiekcie mówiłem, on jest bardzo niebezpieczny. Dobrze, że nie miał HEK-a, bo byłoby minus 1100 damage'a. HP w sumie powinno powiedzieć. On ma potężne HEK-i. A miał cię tyłem. Pewnie cię trafi jeszcze raz, powinien cię trafić jeszcze raz, właśnie. On powinien z tobą wygrać. Oj, tutaj duży błąd, twój strzał był pod dużym kątem i cię kończy. Nie zdjął cię obiekt, nie wiem dlaczego. No i teraz cię skończy obiekt albo ten, albo ten. Obiekt się boi. Obiekt z prawej się boi. O kurka wodna. A ten obiekt teraz strasznie zrąbał. Ojejciu, ale zrąbał ten obiekt. Dlaczego nie strzelił? A ten obiekt się odbił od boku twojego. Co tu się dzieje? O, w tym momencie już powinna być podwójna śmierć. Rywale totalnie zepsuli tą sytuację. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Obiekt macie na strzał, ucieka. Zamiast cię skończyć, czuję respekt. Czuję strach. Lęk przed tobą. Efekt jest taki, że go farmisz. Ma fatalną pozycję, nie może złapać opuszczenia ciała. Używa hajeków, ale ma za dużo życia, żeby cię zdjął hajekami. Jest głupi. Ma go nasz bohater na 3 strzały. Obiekt strzeli hajekiem za 50, 70, 20. Albo za 0. Ładujesz szybciej od obiekta, przeładujesz pierwszy i go skończysz. Ja pierniczę, co tu się właśnie odwaliło? Panie Zabrzańskie, łowienie. Patriota weź sobie, te 26,5. Rywale są teraz ustawieni bokiem i tyłem, nie spodziewają się ciebie. Pierwszego zdjęliśmy KV4. RHM dostał od Lewandowskiego, Chieftain jest na 2 strzały. Siadło, ma nas na hita. Ale wybiera Skorpiona, słusznie, bo Skorpion pewien damage. RHM się bawi z Lewandowskim, mamy go bokiem, cyk, zdjęty. Chieftain pewnie padnie po strzale Lewandowskiego, znając życie. A jednak nie, bo jeszcze ty go upolujesz. Wow! Nie ukrywajmy, nie miałeś wpływu na to, co się wydarzyło tak naprawdę. To rywale po prostu skasztanili. Jakby mieli trochę IQ, no to by cię skończyli bez problemu. Mieli dużo życia, mieli dużo możliwości, czas mieli też, wszystko zmarnowali. To, co ty zrobiłeś, to ty wykorzystałeś sytuację, tak? Bo nawet jeśli rywale zrąbali, to trzeba jeszcze to wykorzystać. Trzeba wykorzystać błędy. Ty je wykorzystałeś, za co giga szacun i dobra robota. Naprawdę dobra robota. Fajna bitwa, dobrze zagrana. Fajnie, fajnie. Pierwsza bitwa mi się bardzo podobała. Na duży plus.